hitfirstboxing.com. Jesteśmy tu, Andrzej Soldra, tak? Dobrze powiedziałem? Elegancko. Widzisz, kurwa, zawsze mam... Masz dobrą pamięć, muszę się przyznać. Staram się. No, walka konkretna była. Po naszej myśli, tak. No, siedziałem, mówimy, ale... To samo poczucie, no mów co, co widziałeś z swojej strony, plusy, minusy, co widziałeś, no? Plusy, minusy, no dobra, że można było to inaczej, prawda, też rozwiązać, żeby mniej przyjąć na głowę, no, ale to wiadomo, perfor walki, tak? Wychodzisz, daje się wszystko, jest adrenalina i trochę tych ciosów też przyjęłem na głowę, ale i też dużo oddałem, także fajnie. Co zaowocowało, że wygrałem tą walkę, fajnie, muszę to, wiadomo, to na gorąco to za dużo adrenaliny, wszystkiego, chcę to wszystko wziąć i ogarnąć sobie. I zobaczyć, jak to wyglądało naprawdę, jak sobie obejrzę. No, następny rok, 2015, już jest blisko. Jakie plany? To jest na twoim radarze. Z kim by ty chciał już wejść do ringu? No wiesz, nie wiem, nie wybiegajmy aż tak za daleko. No, nie chcę tutaj nikogo obrać, nie wiadomo o kogo, tak? No. Na pewno chcę boksować dalej. To już pytanie też do mojego promotora, co będziemy robić. Tomek Babyloński, Tomek. Tak, Tomek. Chcę się na pewno, przepraszam, dalej rozwijać, boksować. No a kto będzie następny, to zobaczymy, tak? Marzy mi się rewanż z Niemcem, którym dałem kiedyś plamy, z Fajgiem Buczem, który dałem plamy i myślę, że jest w moim zasięgu i że się mu zrewanżuje, tylko kiedy to nastąpi, to nie wiem. Kiedy ta walka może dojść do skutku, tak? To to Andrzej, ostatnie słowo na twoich kibiców, którzy teraz na całym świecie oglądały dzisiaj walkę. Dziękuję bardzo tym, którzy mi kibicowali. Tym, którzy mi nie kibicowali, też dziękuję, bo którzy się cieszyli, żebym przegrał, liczyli na to, żebym przegrał, to teraz mają pstryczek w nos i niech z żalu po prostu sobie popłaczą trochę. A tak to wszystkich serdecznie pozdrawiam i dziękuję wszystkim tym, którzy byli blisko mnie, całym mojemu narożnikowi, bo naprawdę wielkie dzięki dla nich za to, co dla mnie zrobili. Pozdrawiam wszystkich jeszcze raz. Dziękuję im serdecznie. Proszę bardzo.